No i w studiu akademickiego Radio Index mamy kolejnych gości w dniu dzisiejszym. Naprawdę jest bardzo, bardzo dynamicznie. Tym razem są to dwie panie, dwie przeurocze panie, Ewelina Dąbrowska i Sylwia Kobus. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle znalazłyście się w studiu akademickiego Radio Index. Na co dzień działacie m.in. w inicjatywie scenicznej FRU. Tak, zgadza się. Czyli tutaj nic, żadnego błędu nie powoduje. Żadnego przekłamania nie ma. Żadnego przekłamania nie ma. We wtorek zresztą w klubie Gęba niektórzy mogli was widzieć w wielkim finale Impro Cupu, a więc starciu dwóch grup improwizacyjnych i to zresztą po przeciwnych stronach barykady. Dokładnie tak. Ale bardzo rzeczowo tak odpowiadacie po niemiecku, ja bym powiedział. Jak w wojsku. Dwie grupy, tak się zdarzyło, że obie grupy FRU, w sumie jest jedna grupa FRU, ale obie drużyny zostały podzielone i stanęły naprzeciwko siebie w finale. To przypomnijmy, która z pań znalazła się w zwycięskiej drużynie. Mi się udało. Znaczy Ewelinie. Tak, zaraz zemdleję. Ewelina w grupie zaraz zemdleję, a Sylwia reprezentowała czkaeczkę. Tak, tak jest. Czyli co, to była inicjatywa sceniczna ponad podziałami, czy jak? Jedna strona zazdrości drugiej zwycięstwa, czy? Absolutnie, traktujemy to jako wspólne zwycięstwo. Tak, powiedziałaś, bo wygrałaś. Nie, naprawdę, tak też uważa część grupy, która była w czkaeczkę. Nie no, ogólnie to mi było bardzo przykro, chciałam płakać, że nie dostałam tego pucharu, no ale no życie, no co zrobić. Nie kłam, daliśmy ci potrzymać. No właśnie, nie kłam, mogłaś potrzymać puchar, a to już jest bardzo, bardzo istotne. Masz nawet zdjęcie. Z pokrywką. Na głowie. No właśnie, panie w kabarecie, panie w improwizacji. Zacznijmy od tego w ogóle, jak znalazłyście się w inicjatywie scenicznej FRU? Kiedy to się dla was zaczęło? Moja, można powiedzieć, przygoda z FRU. To mówi Sylwia. Tak, w ogóle z kabaretem. Zaczęła się 5 lat temu. I to w sumie stało się w taki zabawny sposób przez kolegę w akademiku, który po prostu się już udzielał z chłopakami, którzy teraz są aktualnie we FRU. No i tak od niechcenia rzuciłam sobie, o fajnie, też chcę. No i mnie zawiózł. I tak to się stało. To dobrze, cię zawiózł, a nie zawiódł. Tak. To mówiła Sylwia. Jak to się rozpoczęło w takim razie dla Eweliny? A ja sobie poszłam do amfiteatru naszego Zielonogórskiego. Zapukałam do portiera, spytałam się, czy jakaś grupa kabaretowa ma teraz zajęcia. Miała. A ty mówisz poważnie, czy się nabijesz? Nie, mówię poważnie. Miała. No, a ja byłam bardzo nastawiona pozytywnie do takich grup i sobie zapukałam do nich i spytałam się, czy nie chcieliby fajnej dziewczyny. I ja wtedy najgłośniej krzyknęłam, że tak, tak, chodź. Bo akurat miałam musiałam wtedy obskoczyć 7 skeczy, bo wszystkie 7 były w roli głównej między innymi z kobietą, no i bałam się, że nie dam rady. Także Ewelina była takim zbawieniem w tym momencie. Jeszcze wtedy nie zajmowaliśmy się improwizacjami, tylko kabaretem. No dokładnie, pisaliśmy skecze i występowaliśmy. Dali mi szansę i zostałam. A to podziękowałaś jakoś panu portierowi, czy nie? Nie, nawet go nie pamiętam. Ale bym taki fajny, fajny pan. Na pewno tam jeszcze pracuje. Ale to ważna jest informacja, ponieważ portierzy często są pomijani, a tutaj mogą okazać się kluczowi w robieniu kariery. Tak, chociażby. On przede wszystkim był głównym swatem. On powinien za to dostać pieniądze. Głównym swatem. No to ciekawe w takim razie. Ja bym chciał z wami porozmawiać chociażby o tym, jak kobiety odnajdują się w kabarecie, bardzo dobrze to wiemy. Natomiast jest to jednak jakby scena zdominowana przez mężczyzn. Jak wy to odczuwacie? Znaczy, generalnie to wygląda w ten sposób, że ogólnie w kabarecie widać mniej kobiet, dlatego że mężczyźni, kobiety od początku są uczone, żeby ładnie nogę na nogę trzymać, żeby się nie wygłupiać, żeby nie robić głupich min, żeby nie wystawiać języka. I to tak jakoś się utarło, że więcej mężczyzn, że mężczyźni mają mniej wstydu w sobie, a kobietom jest jednak trudniej pokazać taką prawdziwą twarz. No za to kobiety, kiedy już zaistnieją, to chociażby pani Asia Kołaczkowska. O Jezu, to jest po prostu kobieta, nasza idolka. A miałyście już okazję występować z Asią Kołaczkowską? Nie, nie miałyśmy okazji, ale mam nadzieję, że kiedyś się nadarzy i marzymy o tym. Bardzo dobrze. A powiedzcie mi, w takim razie, bo tak jak mówisz, kobiety jednak muszą, czy mają w sobie więcej wstydu, czy też więcej jakichś ograniczeń, ale przecież występowanie na scenie, czy to w kabarecie, czy to w improwizacji, wymaga często przebierania się w jakieś dziwne stroje, udziwniania swojego wyglądu. A nie przeszkadza wam to? Nie. Dlaczego? To jest bardzo fajna zabawa.
Poza tym w improwizacjach nie używamy gadżetów żadnych, ani rekwizytów. My wszystko musimy ogrywać. To jest bardzo fajne, bo tak naprawdę idziemy sobie tak jakby na golasa, na scenę i możemy zrobić wszystko. Znaczy nie dosłownie. Możemy ogrywać przedmioty, wyciągnąć sztućce z szafki, czy napompować balona i wiadomo, o co chodzi. Wystarczy tylko dbać ładnie o pantomimę i po prostu pielęgnować swoją wyobraźnię. Czyli w improwizacji tak naprawdę najbardziej liczy się operowanie gestem, czy tam pantomimą, jak to ładnie... To jest podstawa i współpraca. I współpraca. Będąc na scenie, należy się zachować tak, żeby pomóc partnerowi. Żeby nie starać się mu rzucać kłód pod nogi, tylko żeby... Czyli to popularne być na tak. Dokładnie. Generalnie to, jak jesteśmy z Sylwią na scenie, to ja jestem na tej scenie dla niej, a ona dla mnie. I to dlatego wtedy wychodzi pełna improwizacja. I wychodzi z całkiem dobrym skutkiem, skoro obie grupy Fru z wami w składzie znalazły... Pamiętaj, jutra nie będzie! No i właśnie, co byście zrobiły, jakby jutra nie było? Jakbyśmy wiedziały dzisiaj, że jutra nie będzie? Tak, dokładnie. Jakbyście to byśmy przetraciły dzisiaj... wszystkie pieniążki. A dużo tego jest? Tak. Miliony. No to w takim razie uznajmy, że jutra nie będzie, to ja się w takim razie podłączę do celebracji. Przypomnijmy, że rozmawiamy w studio z Eweliną Borowską i Sylwią Kobus, panimi pięknymi damami z inicjatywy scenicznej Fru. Ale tak, widzę, tutaj poleciałem teraz, aż przyjemnie się zrobiło. Rozmawialiśmy też w przerwie tutaj między, kiedy akurat leciała Ewelina Lisowska, której fanem jesteśmy, tak jak tu wspomnieliśmy wszyscy, że często panowie gdzieś tam zmuszają was do tego, aby występować w konkretny sposób, aby w konkretny sposób ogrywać postacie, a przecież wy, jak na przykład pielęgniarki czy kogoś innego, natomiast wy jako kobiety doskonale wiecie, jak macie zrobić swoją postać. Ależ oczywiście. Ale oni oczekują od nas, nie wiem, więcej seksapilu w sobie, otwarcia. Bo oni też chcą czerpać przyjemność z tego, że na nas patrzą. Dokładnie. Ale czekajcie, oczekują od was więcej, to znaczy, że nie wiem, mówię wam, że teraz nie macie go na przykład? Nie chcę się w to wierzyć. Mówimy sobie prawdę w oczy na próbach przede wszystkim. My też się dużo kłócimy, dużo dyskutujemy. My zamykamy w szafach. Na próbach wrze tak naprawdę. My mówimy sobie najgorsze rzeczy. My potem płaczemy, a potem się godzimy. Czyli jak w rodzinie. Tak, jak w małżeństwie takim. No to takie liczne małżeństwo w inicjatywie scenicznej jest... 6 mężczyzn i 2 kobiety. Żony. I 4 mężczyzn. No ale podobno mężczyźni są jak duzi chłopcy, więc po prostu trzeba się nimi zajmować i tyle. No właśnie. My też ich umiemy przecież owinąć wokół paluszka. To akurat nie wątpię, że macie taką możliwość. Słuchajcie, jeżeli chodzi o postacie grane przez kobiety na scenie, najczęściej są to bardzo, bardzo jakby hałaśliwe i wyraziste osoby. A jesteście takie na co dzień? To zależy od sytuacji. Jeżeli chodzi o scenę, no to właśnie w związku z tym, że ta scena kabaretowa jest zdominowana przez mężczyzn, to żeby kobieta nie zginęła w tym tłumie, no to musimy jakoś się pokazać w bardziej głośniejszy, wyrazisty sposób. A w życiu? W życiu za kierownicą tylko A w życiu? Nerwy. Takie korki na mieście. No, korki są złe. W ogóle widzę, Ewelina wychodzi z założenia bądź widoczny, bądź bezpieczny i bardzo lubi ubierać się w jaskrawe kolory. By nie powiedzieć żarówiaste. Chłopcy mi każą. Chłopcy ci każą. Do radia też tu przyszli z tą, chłopcy nie przyszli. Nie. Słuchajcie, porozmawiam też o tym, bo wy studiowałyście zupełnie różne rzeczy. Sylwia, z tego co pamiętam, studiowała... Pomóż mi proszę. Studiowałam filologię polską, zakończyłam to na etapie licencjatu. Aktualnie jestem studentką trzeciego... roku historii i pierwszego roku studiów magisterskich, również historii. Wow. Okej, elegancko, bardzo jeszcze znajduję czas na kabaret. No właśnie, jestem pod wrażeniem, że znajdujesz pewnie nie tylko kabaret. Tak, działam jeszcze w kole epigraficznym przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Dokładnie. I tutaj w najnowszym numerze gazety UZ-ki na stronie 9 w artykule pod tytułem Sukces młodych epigrafików jest zdjęcie i ty na tym zdjęciu również jesteś. Tak jest. W UZ-ce się właśnie ukazał artykuł, który mówi o naszej pierwszej publikacji, pierwszej studenckiej publikacji dotyczącej cmentarzy ewangelickich województwa lubuskiego. To jest to pierwszy tom, pierwszy zeszyt. Planujemy takich wydać trochę.
Ogólnie zajmujemy się tym, że jeździmy po różnych miejscowościach w województwie lubuskim, aktualnie w powiecie zielonogórskim. Szukamy starych poniemieckich płyt nagrobnych, chodzimy po krzakach, szukamy, odkopujemy, spisujemy, mierzymy, opisujemy, odczytujemy. I ta właśnie pierwsza publikacja zawiera 16 pierwszych takich miejscowości, które udało nam się opracować. I przyznam szczerze, w takim razie świadczy to o tym, że jesteś niesamowicie zapracowaną osobą, więc pewnie musisz być bardzo dobrze też zorganizowana. No, z organizacją jest gorzej, jakby to powiedzieć. Bo jest gorzej. Bo jest gorzej, tak. Jest źle, bo jest źle. Znaczy się, nie, ogólnie na wszystko znajduję czas, ale jestem dosyć, jakby to ładnie nazwać, nieogarniętą osobą. Także wszystko jest na wariackich papierach. Na szczęście bardzo ułożoną osobą jest Ewelina, która siedzi naprzeciwko ciebie. Ja jestem. Totalnie poukładana, spokojna, prawdziwa taka ostoja. Spokoju, można powiedzieć. Ty z kolei postanowiłaś pójść w stronę, inaczej, interesują ciebie nieruchomości, dlatego też wybrałaś szkołę prywatną i uczyłaś się na kierunku? Ekonomia, gospodarowanie nieruchomościami. Ten kierunek mnie interesował już od dawien dawna, a w Zielonej Górze była taka okazja, czekałam rok czasu na te studia, ponieważ miałam rok przerwy między liceum a studiami, żeby właśnie do tej szkoły pójść. No, ale w rzeczywistości praca w nieruchomościach okazała się troszeczkę inna. Niż się spodziewałaś. I obecnie nie pracuję w tym zawodzie. Więc gdyby ktoś chciał, ale w ogóle nie pracujesz, czy... Znaczy teraz pracuję ogólnie. Albo chciałam powiedzieć, że gdyby ktoś chciał zatrudnić Ewelinę, to... Nie pracuję, ale nie pracuję w tym kierunku. Dlatego... Nie przejmuj się, myślę, że mało kto studiuje, znaczy pracuje w kierunku, który studiował. Ja mam nadzieję, że będę pracowała. Jak to mawiał mój przyjaciel, nadzieja matką wynalazku, więc tu jakby nie ma najmniejszego problemu. Mówimy o nieruchomościach, ale jeżeli chodzi o wasze występy na scenie, to jesteście bardzo, bardzo aktywne. Strasznie lubicie używać różnego rodzaju gestów. Zresztą Ewelina miała okazję grać ostatnio w sketchu, w którym totalnie przewalała się po scenie i udawała drożdża w chlebie. Co to było? Generalnie ja niosłam lampę solarną i tam robiliśmy chleb i... Generalnie nawet nie pamiętam, bo często miewam tak, że ja po prostu nie pamiętam, co robiłam na scenie. Dopiero oglądając jakiś filmik mi się przypomina, Jezu, przecież ja to robiłam, czy ktoś inny to robił, a to gdzieś umyka, bo robi się to pod jakąś emocją i to była jakaś chwila, której się po prostu nie pamięta. Robi się to tak naturalnie, że nie, to nawet nie jest tyle gra, tylko po prostu robisz coś tak naturalnie, że ty tego po prostu nie pamiętasz. Są takie emocje, że to się po prostu dzieje. Tak. I na przykład ludzie się śmieją, potem po wszystkim wam gratulują, świetny występ, najbardziej podoba mi się ten sketch, czy ta część, a ty stoisz i mówisz, ale ja nie wiem. No ja tak mam bardzo często, ale właśnie wracając do tego, co powiedziałeś, że ludzie się śmieją, To jest takie fajne uczucie, kiedy wychodzisz na scenę i pokazujesz jakąś propozycję pokazania czegoś, a ludzie to biorą po prostu, biorą i się cieszą i ty im dajesz tą radość. I to chyba dlatego my czerpiemy z tego też taką ogromną przyjemność. Taka jest motywacja, że jeszcze bardziej chce się być dla tych ludzi, jeszcze bardziej chce się ćwiczyć i robić dalej. Ale chyba też nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ile to jest godzin ćwiczeń tak naprawdę. No to jest sporo godzin. Często mamy na przykład ludzi, którzy przychodzą do nas na warsztaty i obawiają się na pierwsze wyjście na scenę, że boją się po prostu ludzi, którzy przychodzą oglądać nas. A my wtedy tłumaczymy, słuchaj, tak naprawdę to te osoby przyszły tutaj dla ciebie, a nie przeciwko tobie. One przyszły, żeby ciebie zobaczyć, więc otwórz się na tych ludzi, a zobaczysz, jak oni ci dadzą, ile ci dadzą szczęścia i... To jest właśnie fajne. Jeżeli to się zrozumie, to można potem czerpać z tego ogromną przyjemność. W improwizacji jeszcze to jest fajne, że publiczność i my nawzajem się ładujemy. Publiczność daje propozycji i energię nam i my oddajemy tą energię publiczności. Jeżeli publiczność nie współpracuje, to i my z siebie nie możemy dać tego wszystkiego, bo jest wtedy ciężej. Ale to jest właśnie fajne, to oddziaływanie na siebie. Bo czasami bywa tak, że na przykład ktoś jest bardzo nieśmiały, dlatego na przykład podejmuje się tego typu rzeczy, albo jest nadpobudliwy, ma popularne ADHD, dlatego na przykład postanawia występować na scenie. Jak to było w waszym przypadku? W moim przypadku to było tak. Ogólnie jestem dość nieśmiałą osobą,
ale jakby to powiedzieć, ze sceną byłam oswojona już od 6 roku życia, bo zawsze się tam pchałam na jakieś apele, konkursy recytatorskie, także scena nie była mi obca. Ale na co dzień raczej jestem nieśmiałą osobą, taką skrytą. I też jest taka dziwna zależność, że jeżeli mam wystąpić przed setką osób, a 20, to wolę jak jest 100 osób, zdecydowanie. Im więcej osób, tym czuję się bardziej swobodnie. O, czyli po prostu więcej osób sprawia, że scena jest jakby dla ciebie... Bardziej tak... inkognito. Nie wiem, pewnie tak. No to tak jest u Sylwii, a u Eweliny? Ja generalnie wolę, żeby na moje występy przychodzili ludzie dla mnie obcy niż bliscy. Rzadko zapraszam mojego narzeczonego, dlatego że wiem, że gdyby mi coś nie wyszło, to wtedy on by mi tak mówił wieczorem, patrz jak ty to skopałaś. Tak robi? Nie robi, ale obawiałabym się, że mógłby na mnie spojrzeć inaczej i tak powiedzieć, Jezu, jaka siara, co ty zrobiłaś. Zrywam z tobą. No Jezu, a tak to... Jakie dylematy mają artyści występujący na scenie, to jest... To są dylematy ogromne. Dobrze, słuchajcie, nasza rozmowa powoli dobiega końca. Ja wam dziękuję serdecznie. Przypomnę, że gośćmi akademickiego Radia Index były Sylwia Kobus i Ewelina Dąbrowska. Chcecie kogoś pozdrowić? Może narzeczonego, żeby... Ja bym chciała pozdrowić mojego narzeczonego, moich rodziców i naszą resztę grupy kabaretowej. I waszą resztę, czyli pozdrawiamy waszą resztę. Tak, Fru. Przede wszystkim Fru i wszystkich znajomych. I mamę. I pozdrawiam mamę. O. A kiedy w najbliższym czasie będzie można was zobaczyć gdzieś na scenie? Znaczy, zadzwonimy do pana. Proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy, tak? Dobrze. Dziękujemy wam serdecznie. Już za chwilę opowiemy też w Indeksie Imprez o tym, co można dzisiaj robić w Zielonej Górze i sprawdzimy, czy gdzieś tam wśród tych propozycji na dzisiaj jest coś związanego z inicjatywą sceniczną FRU.